Cześć, dziś zapraszam Was na trzeci odcinek z moimi typami na to, kto zagra na Mistrzostwach Świata w Rosji. Poprzednio były już Europa i Ameryka Południowa, a dziś czas na drugą strefę amerykańską, czyli CONCACAF, która to obejmuje państwa Ameryki Północnej i Środkowej. I z tej strefy na Mundial na pewno pojadą 3 drużyny, a być może i 4, jeżeli czwarta drużyna poradzi sobie w barażach interkontynentalnych. W tej strefie jest 35 państw, ale większość z nich to drużyny takie słabe albo bardzo słabe, ale jest też kilka mocnych. I w tej strefie mieliśmy już 4 fazy kwalifikacyjne. W czwartej, która niedawno się zakończyła, mieliśmy 12 drużyn w 3 czterozespołowych grupach i z każdej grupy 2 najlepsze drużyny awansowały dalej. Tymi drużynami są Meksyk, Honduras, Kostaryka, Panama, Stany Zjednoczone oraz Trinidad i Tobago. I te 6 państw zakwalifikowało się do ostatniej już 5 rundy, w której to mamy jedną 6-zespołową grupę i na jej koniec 3 najlepsze zespoły awansują na Mundial, a czwarta zagra w barażach interkontynentalnych. Przedstawię teraz swoje typy na to, kto właśnie pojedzie na Mundial. No i pierwszą drużyną, która z pewnością pojedzie, jest Meksyk. Meksykanie mają zdecydowanie najsilniejszą drużynę w całej tej strefie. Wystarczy zobaczyć, że Meksyk był na aż 15 mistrzostwach świata. Dwukrotnie też właśnie Meksyk był gospodarzem Mundialu. Od 1994 roku 6 razy z rzędu zawsze ze swojej grupy na Mundialu wychodzą. Także Meksyk to prawdziwa potęga, jeżeli chodzi o strefę CONCACAF i byłoby mega niespodzianką, gdyby Meksyk nie pojechał. Zwłaszcza, że Meksyk ma takie gwiazdy jak Hector Herrera, Miguel Layun z Porto i przede wszystkim Javier Hernandez Chicharito. Kolejną drużyną, która na pewno pojedzie na Mundial, są Stany Zjednoczone. USA na Mundialu grało 10-krotnie, raz byli jego gospodarzem, między innymi na 2 ostatnich mistrzostwach, a więc w RPA i Brazylii udawało im się wychodzić z grupy. Może w piłce nożnej USA jakąś wielką potęgą nie jest jak w innych sportach, ale mają niezłą drużynę. Najlepsi piłkarze USA grają obecnie w niemieckiej Bundeslidze. Są to John Anthony Brooks, Fabian Johnson i Christian Pulisic. I tu polecam zapamiętać nazwisko Pulisicia, bo jest to chłopak, który ma dopiero 18 lat, a już zdążył zagrać parę meczów w podstawowym składzie Borussii Dortmund. Jest to wielki talent i w przyszłości może być naprawdę wielką gwiazdą. Trzecią drużyną, która na pewno pojedzie na Mundial do Rosji, jest Kostaryka. Zespół ten na Mistrzostwach Świata grał 4-krotnie, ale z pewnością należy pamiętać o tym, co Kostaryka dokonała na ostatnim Mundialu w Brazylii, kiedy to sensacyjnie doszli oni do ćwierćfinału, po drodze wygrywając m.in. swoją bardzo silną grupę z Włochami, Anglią i Urugwajem. Także samym wynikiem w Brazylii Kostaryka zasłużyła na to, żeby jechać na kolejny Mundial, zwłaszcza, że mają naprawdę niezłą drużynę, a w niej m.in. Joela Campbella i Briana Ruiza z Sportingu, ale niekwestionowaną gwiazdą jest ich bramkarz Keylor Navas, który jest podstawowym bramkarzem Realu Madryt. Także Real ma bramkarza z dalekiego kraju, jakim jest Kostaryka, ale chyba nikogo to nie dziwi, bo Navas jest jednym z najlepszych golkiperów na świecie. Także Meksyk, USA, Kostaryka, te 3 drużyny na pewno pojadą na Mundial. Pozostaje nam wybór czwartej reprezentacji, która to zagra w barażach. Teoretycznie z pozostałej trójki najsilniejszy jest Honduras, który na Mundialu był 3-krotnie, między innymi na ostatnich 2 edycjach, zarówno w RPA, jak i w Brazylii, wypadli oni bardzo słabo. A poza tym, po ostatnim Mundialu kariery zakończyło parę ich gwiazd, także w Brazylii byli oni słabiutcy, a teraz są jeszcze słabsi i mogą mieć ciężko awansować. Kolejną drużyną jest Trinidad i Tobago, który to jest malutkim wyspiarskim państewkiem na Karaibach, ale co ciekawe, oni też już raz byli na Mundialu, było to w 2006 roku, a awans zawdzięczają wówczas ich selekcjonerowi, którym był genialny holenderski trener Leo Benhakker, który de facto po Mundialu został trenerem naszej reprezentacji Polski i w znakomitym stylu dał nam awans na Euro 2008. No, Trinidad i Tobago jest drużyną na podobnym poziomie co Honduras.
No i czas na ostatnią drużynę, którą jest Panama, która też jest reprezentacją na podobnym poziomie co Honduras oraz Trinidad i Tobago. Ale co ciekawe, Panama jeszcze nigdy nie grała na mundialu, też nie mają jakichś wybitnych piłkarzy, ale mają całkiem zgraną drużynę. W jej składzie jest m.in. Luis Enriquez, który jest nam znany z gry przez wiele lat w Lechu Poznań, ale obecnie ma już 34 lata i zbyt wiele już nie gra. Także Panama może powalczyć i według mnie to oni zajmą czwarte miejsce i zagrają w barażach. Też fajnie byłoby, by awansowała jakaś drużyna, która jeszcze nigdy nie grała na mundialu. No i mecz barażowy Panama będzie grała z zespołem z Azji. Też nie ma tam zbyt wielu silnych drużyn, więc myślę, że są naprawdę szanse, by Panama zadebiutowała na światowym czempionacie, ale Azji jeszcze nie analizowałem, więc nie mogę powiedzieć, kto awansuje. A więc reasumując, ze strefy CONCACAF na mundial pojadą na pewno trzy drużyny, czyli Meksyk, USA i Kostaryka, a być może nawet cztery, jeżeli Panama poradzi sobie w barażach. Także tak by to wyglądało, a ja już Was zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, cześć!